Kilka tygodni temu dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy w Rodzinie w lokalnych mediach alarmował, informując o wzroście liczby wykrytych przypadków przemocy domowej. Pandemia koronawirusa spowodowała lockdown. Zamknięto nas w domach, które stały się miejscem pracy, nauki i wypoczynku. Wszystkich czynności, które zazwyczaj wykonywaliśmy w różnych miejscach i środowiskach. Zmiana sprawiła, że niektórym puściły hamulce. Porównywałem sobie dane dotyczące stycznia i kwietnia z roku 2019 oraz tego samego okresu z obecnego roku. Jeżeli chodzi o rok ubiegły, tutaj mówimy oczywiście o liczbie założonych niebieskich kart. Takich kart założono w tym okresie 91, natomiast w tym roku 107. Zatem nie jest to jakiś spektakularny przyrost tych niebieskich kart w podobnych okresach czasu, a w tym okresie, zwłaszcza kiedy mówimy tutaj właśnie o koronawirusie, gdzie bardzo dużo osób po prostu siedział w swoich domach. To, co w statystyce jest według opinii kierownika Biura Prezydenta niewielkim wzrostem, dla rodzin jest dramatem. Zdaniem Kamila Schnella pracownicy MOPR-u uczynili jednak wszystko, co leży w ich kompetencjach i obowiązkach, by terroryzowanym rodzinom pomóc. I znowu przytacza statystyki. Również porównując ten sam okres czasu, czyli styczeń, kwiecień roku ubiegłego i styczeń, kwiecień roku tego, tutaj liczby jasno wskazują, że w tym roku ustała większa liczba przypadków przemocy niż w roku ubiegłym. W roku 2019 było to 30 przypadków, a w tym roku aż 53. Także widać, że z jednej strony jest ten, jakby nie patrzeć, wzrost niebieskich kart, ale z drugiej strony o wiele większa liczba ustającej przemocy w naszych domach. Zatem tutaj należą się brawa dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Wykonali swoją pracę mimo tych trudnych warunków, w jakich się znajdowali, prawidłowo, a dzięki temu mówimy tutaj o ustępującej przemocy w naszych domach. Jest szansa, że po ostatniej zmianie przepisów ta ostatnia statystyka poprawi się jeszcze bardziej. Kilka dni temu prezydent Rzeczpospolitej podpisał ustawę, na mocy której sprawca przemocy będzie musiał natychmiast opuścić dom. Nowa ustawa antyprzemocowa wejdzie w życie za pół roku, a prawo do wydania nakazu opuszczenia miejsca zamieszkania będzie miała policja i żandarmeria wojskowa. Służby będą mogły użyć wobec sprawcy środków przymusu bezpośredniego i nie będzie już tłumaczenia, że sprawca nie ma dokąd pójść.